No, śpiewaj. No, jesteśmy Kita Kamakura Vita. Powiedz cześć. Cześć. A powiedz co my dzisiaj będziemy kupować. Kamakura to Ieba? Kamakura to Ieba? Cipciaczki. Tak, cipciaczki. Kamakura to Ieba? Cipciaczki. Nie, Adzisa. Dotcimo. Wy będziecie lubić, pan ćwiczy. Właśnie, bo to jest ten idealny okres, kiedy one kwitną i my stoimy w kolejce, jak za komuny i czekamy, więc to będzie pewnie, już mówię Jocią, wyciągaj tego aparata i szczelaj, szczelaj kuźwa jak paparazzi. Wybierzemy najlepsze, bo to są sekundy, słuchajcie, sekundy. Poszli kupować kintzyba. Teraz trochę historii, proszę Państwa. To jest świątynia, która powstała znowu w Heian-biczowie, w późnej erze Heian. I ma ponad 2000 właśnie adzisaj, czyli hortensji. I wszystkie są w kolorze niebieskim, więc to jest bardzo takie znamienne. Dlatego ja dzisiaj, wiecie, the blue fucking girl. I absolutnie polecam tutaj przyjechać w tym sezonie, bo to jest najlepsze ever. Ohana, nie! Kiedyjne! A pamiętacie, jak wam mówiłam o skałach i drzewach? To były pierwsze, że tak powiem, rzeczy, które były czczone w Japonii. Ponieważ koncept wielkiego głazu stworzonego z samego siebie albo wielkiego drzewa był niesamowity dla starożytnych Japończyków. Co tak skutkowało takim myśleniem, że no nie mógł być zostać sam stworzony z siebie, no musiała to jakoś wielka moc stworzyć, więc tak zaczęto wierzyć, że właśnie w takich wielkich skałach, kamulcach i w takich wielkich starych drzewach mieszkają bogowie. Pozdrawiamy was z Osaka-sama i w ogóle jest pięknie, jest dużo kokke, bo to jest Kamakura, wiadomo, kokke, czyli mech jest dużo, jest są adzisajki i no, łazimy. No i siema, jesteśmy znowu na Shinjuku. Kuchida. Ciagu, ciagu, mako. No, śpiewaj. Ciagu, ciagu, mako. Cześć wszystkim, witamy. Witamy z Cyju, z słonecznego dnia Cyju. Hi. Słuchajcie, właśnie mamy Cyju, zaczęło się Cyju. Co to jest Cyju? Cyju to jest pora deszczowa. Co byś zajkała, ha? No i mamy Cyju. Cyju to jest pora deszczowa u nas i no około trwa tak pi razy drzwi miesiąc, no ale to nie jest taka pora deszczowa, że dzień w dzień pada. Są takie dni jak dzisiaj, że jednak jest ciepło, jest gorąco, jest przyjaśnienie, jest słonecznie, a później jest często tak, że kilka dni pada, leje i wtedy jest duszno, gorąco i niefajnie. Całują się, ciuciu. Ciuciu sobie. O, thank you, girl. No, widzicie. Ciane. Ciane. I Cyju, to jest taki czas, że jak widzieliście, byliśmy w Kamakurze i były adzisajki, tak. Adzisajki kwitną, to jest ten czas,
Nasze ajsajki to są tu jebutne, jak widzieliście, jebutne. Byliśmy w Meikecyin, czyli tej otyra, gdzie jest ponad aż 2000 krzaczorów i ona słynie z tych niebieskich swoich właśnie ajsajków. Ja mam przed chałupą 3. Okej, Lili. Co daj? Co daj? A my już będziemy nowy rok świętować. No, więc ja mam przed domem tą, co ma właśnie, mam takie, czekajcie, dwa nowe gatunki i jedną taką klasyczną. Te dwa nowe były dość drogie, no bo wcale to nie są tanie kwiaty, ale oczywiście to są doniczki. Chociaż myślę, żeby tu rozkopać, bo wiecie, ja mam dziari, czyli te kamyczki dookoła, nie mam takiego ogródka, ale może rozkopać, bo wiecie, pokazywałam, nam się naturalnie wyplikło momidzi. Czyli nasze malutkie takie klony. I wiecie, ja kupiłam sobie momidzi bonsai i mi zdechło od razu, a ten się trzyma, wiecie, jego nic tam, żadne tajfuny nie wyrwą, po prostu wiecie, siedzi i jest. Ja sobie myślę, może rozkopać jedną część i zasadzić i obsadzić tam, niech sobie tam to wszystko napierdziela, nie? Co ty myślisz o tym? Koro-koro. A dzisiaj ski? A dzisiaj, tak. A sakurambo. Sakurambo. A, sakurambo to jest u niej sakurambo, a sakurambo to są czereśnie. No powiem wam, że jak byliśmy ostatnio w Kansai, no to jak mówiłam wam, że wszyscy po prostu się zsikali. Emi, malutkie, piękne, jedno, drugie, no szaleństwo. No to tak, tutaj witamy w Kanto. Tutaj tak szyśmy takie, ludzie to jak reagują, to wiecie, tak żebyśmy nie usłyszeli, o, kawaii, kawaii, nie, kawaii. I ja miałam takie, ty pasz jak inaczej, ja to no, ty. Hajdozo. No, i ogólnie rzecz biorąc, nie, ja tego ja zdążyć dalej do Kansai, a w ogóle Jocianek jedzie w niedzielę sam do Kansai, bo tam jeszcze musimy załatwić sprawy z jedną otera, więc on tam jedzie tym razem sam, beze mnie. No tam jest fajnie, tam jest kuźwa po trasie. No i co jeszcze ciekawego? No właśnie, o tym cyju. Cyju to nie jest tylko właśnie taka romantyczna pogoda, że siedzisz sobie w jakimś ryokanie, w Engawa, czyli takim tym przejściu z rozsuwanymi drzwiami, oglądasz piękny ogród, jak te kurwa żaby wskaczą i tanki piszesz, że pada deszcz, chmury latają i żaba wskoknęła żaba do stawu, nie? Że tak romantycznie, wiecie, piszemy te taneczki, jest super. Nie taneczki, tylko te haiku, sorry. Haiku, kurwa, co ja mówię? A taiku. Haiku? A taiku. A co ty gadasz w ogóle? Co ty gadasz, jo? No i dobra, bo już nie przejdę do tematu, ale cyju to jest niestety też wzmożona ilość zachorowań. Pojechaliśmy do tej Kamakury, a dosłownie kilka dni, no tydzień przed tym wyjazdem, no ona była chora, no wszyscy byliśmy chorzy i no słuchajcie, wróciliśmy i ta ma jelitówkę. Dzisiaj gorączka 39, ale jak widać, chodzi, działa, istnieje. Też jest cyju, bo wiecie, jest ciągle wilgotno i te bakterie, wirusy się mnożą, a idź ty. Więc uważajcie, jeśli przyjedziecie w cyju do Japonii. Bye bye. No, zajęta kobieta. No, ale poza tym fajnie, bo jak widzieliście moje kimono. Moje nowe nadzimono, które idealnie kolorystycznie wpisało się. To są jak dzisiejsza moja kiecka. Taki dziwny czas, że wszyscy go kochają i nienawidzą. Wiecie, zaczyna się rozwieszanie prania. Jeśli ktoś nie ma prokosuszarki, no to wiecie, rozwieszanie prania w całym domu. I to jest masakra. My nawet mamy tutaj płyny. Wiem, że Ariel ma zieloną wersję, która jest właśnie... No... To jak macie DJ-a z tyłu. I Ariel ma wersję zieloną, która słuchajcie, jest właśnie specjalnie do domu, do suszenia w domu, aby właśnie... Wiecie, bo często jest tak, jak się suszy tam to te
ubrania śmierdzą, tak jakby się ktoś na nie zżygał. I to przez bakterie. Oni mają tam ten właśnie jakiś dodatek, że właśnie te bakterie się nie produkują i można spokojnie suszyć w chałupie. Ja kiedyś go kupiłam, jak jeszcze nie mieliśmy polego suszarki, powiem wam, że no dupy nie urywa. O, a ta Akabeko moje wzięła. Akabeko. Tak. Akabeko to były amulety kiedyś, zabawki amulety, bo zobaczcie, są czerwone i mają takie kropki. Te kropki to chodziło, to nie jest zwykła ozdoba, to jest ospa. Bo po to te zabawki były tworzone jako takie ochronne amulety dla dzieci przeciw ospie. Dobra, lecimy dalej z Kamakurą. Kamakura, byłam chyba już w Kamakurze z 5 razy. Ja tam, no, to jedno z miejsc, które bardzo często odwiedzam, no, ale może tak odwiedzałam przed ciążami. W ogóle ogarnęłam, że jak pojechaliśmy, no i wiecie, przesiadka jest na Shinjuku i trzeba przejść na... Wiecie, bo tam jest, ta stacja jest wielka, więc trzeba przejść do stacji. I słuchajcie, ja wam powiem tylko tyle, że ja ogarnęłam, że ja nie chodziłam po Shinjuku, w sensie nie przejeżdżałam gdzieś tam pociągiem, tylko że nie był, że nóżkami, tak? Nóżkami nie byłam na Shinjuku od, no, od ciąży z Tomukaczkiem. No to trochę mnie tam nie było, ale powiem wam tylko jedno, to co stwierdzam, że byłam tam, byłam jedyną osobą w kimonie i takie raz, że ja mówię, patrzę się, jaka kurwa tutaj nie pasuje, a on mówi, no, bo tu wiecie, betoniszcza, wielkie budynki, wszyscy wiecie, moda uliczna, czy wiecie, jakieś, nawet nie uliczna, taka w sensie Harajuku, ale po prostu takie... No takie trendy. I te budynki, ale wiecie, nie cierpię. Ja nie cierpię Tokio Chisinbu. Tokio Chisinbu, czyli centralne Tokio, to jest, no to jest turystyczna może fajnotka. No widziałam tego kota, co się wszyscy nim jarają, że jest ten Telebim i że ten kotek niby, że to jest taka półka, ten Telebim jest półką i ten kotek sobie tam leży. Jak ona się nazywa? Tamacia? No jakoś się tam nazywa ten kot, nie? I ja patrzę, ludzie stoją i tak celowują się, co oni robią? I odwróciliśmy się, ale w drugą stronę tak patrzymy. O, Telebim. Zwykłe budynki strzelają, nie wiem o co chodzi, ale dobra, turysty, nie? Ale z drugiej strony, ja mówię, Ocian, ty tu patrz, oni tego kota strzelają. No więc kot na Shinjuku. No nie wiem, mnie to już nie wiem, wiecie, mnie to już nie bawi chyba. Ja tu mam fazę, ja idę do Otera, tak, ja idę w dziczkę. Zresztą widzieliście wiele razy filmy, jakieś shorty, że jak u mnie pójdziesz w dziczkę, to tam to wszystko tętni, te pipicianki pipatają. I mamy tutaj zestawienie z Shinjuku, gdzie jest masa ludzi, śmierdzi, jest gorąco, nie ma żadnej zieleni. Nie lubię bardzo mocno. Tak się cieszę, że mieszkam na takim tutaj tokijskim zadupiu, że po prostu, no, jokajkowo. Tak więc pojeździli, pozarażali się i siedzą teraz w domu. Poza tym jest, słuchajcie, na Wabi Sabi teraz letnia przestrzeń, wszystko minus 10%, więc wbijajcie do 18. Zupełnie inaczej smakuje miejsce, jak się zna pełną historię, masz pełen, wiecie, pełną świadomość, dlaczego to jest tak, a tak, dlaczego to się stworzyło, dlaczego tak jest. I to ja zauważyłam, że... Jak ja idę właśnie w takie miejsca naturalne, czy w miejsca tutaj naszego kultu, czy właśnie jakieś świątynie, o tym mówię, tak? To mi to smakuje lepiej niż dla takiego, no. Bo już nie mówię dla turystów, no turysta jest turystą, bo on przyjechał jakby zobaczyć, to jest wszystko świeże, nowe, ale ja mówię tutaj o tubylcach, gdzie to często, jak mówiłam, że jak byliśmy w Kioto, to często ja musiałam tłumaczyć rodzinie, a bo to jest dlatego, bo dlatego, a to nie jest to, a to jest to, a wszyscy, a no wiecie, to jest normalne, jak nikt nie siedzi w tym na co dzień, no to wiecie, no to jest, po prostu jest, bo jest obok, ale właśnie to jest, dlatego uwielbiam,
takie może się wydawać dla ludzi takie zadupie, gdzie nie ma nic. No dla mnie jest pełno, bo każde drzewo, każdy kwiat, każda roślina, jakieś takie naprawdę wydaje się, że nieznaczące pierdoły mają niezwykłą symbolikę w japońskiej kulturze. Jak to wiesz, to wszystko jest takie, wiecie, smaczniejsze, że tak powiem. Więc ja uwielbiam, jak zauważyliście, łazić po takich bardziej naturalnych miejscach. Dużo z was, dziękuję za to, przysłało mi, że ostatnio gdzieś w Tokio otworzyli kawiarnię dzisiaj. Tylko... Girl, taką kawiarnię to każdy z nas może sobie zrobić w domu, no bo to są plastikowe kwiaty poprzyczepiane do ściany i to tyle. No to ja jednak wybieram Kamakurę, gdzie mamy po pierwsze świątynię, która została zbudowana w erze Heian, czyli jest głęboka historia. Dwa, mamy przepiękne, prawdziwe, żywe kwiaty, żywą naturę, która żyje po prostu po łacie mchu japońskim, mech, to jest zupełnie... Girl, koke. Tak, koke to jest po prostu japoński, no i do tego Ohaka, bo to otera, tak? Czyli otera są zawsze połączone z cmentarzami, a cmentarze japońskie są no piękne. Znaczy nie właśnie na sam teren, ale gdzieś tam z boku oczywiście można sobie oczywiście pooglądać jak najbardziej. No i to daje właśnie jeszcze z Ajisei tym bardziej tą esencję takiego, wiecie, nandake. No więc ta energia Bukimi i w ogóle jak się ma jeszcze w głowie tyle legend i baśni i właśnie w których są otera, to po prostu to, wiecie, ja mam, mówię, w mojej głowie zajebistą imprezę jokajkową, więc girl, ja idę, wszyscy widzą Ajisaiki, a ja tam kurwa imprezę wszystkimi lecimy, maniatki kurwa w Kamakurze. Dobra, idę, więc to by było na tyle na razie. Siedzimy teraz w domu, więc nic się nie dzieje, więc wybaczcie. Wybaczcie, może następne vlogi będą już nudniejsze, takie domowe. Ale wiem, że wy lubicie domowe vlogi. Bo wy jesteście zboczeni. Ale ja to lubię. No, więc... Więc idźcie prędziutko na Wabi Sabi, korzystajcie, bo minus 10% na wszystko. Letnia promocja. Wpisać ten kod w checkouta i będzie promocja piękna. No, niebawem też postaram się wrzucić nowe kimona. Może w sobotę podjedziemy. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, napiszcie mi w komentarzach wasze ulubione kwiaty i może wasze opowiedzcie o waszych ogródkach, bo ogródki to jak z kotami. Możesz opowiadać i odpowiadać. Girl, never ending story. No to widzimy się już niebawem. Dakala. Niech Ajisaiki, moc Ajisaiku będzie z wami. Dakala, dzianie, matanie, bye.